Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z Raymana. W dzisiejszym odcinku wybieramy się do tajemniczej świątyni wody i lodu, sprawdzić jakie tajemnice kryje ta świątynia. Świątynia wody i lodu. Widzimy tylko dwie klatki do zdobycia, ale aż 50 złotych lumpsów, więc żeby nie przedłużać, skakujemy do portalu i zobaczymy co nas czeka. No w sumie zebrałem wszystkie jakie się dało, więc pff. Ciekawi mnie, że do kolejnego świata musieli mnie wpuścić ten sienik, podczas kiedy do poprzednich po prostu sobie wskakiwałem Raymanem. Nie, może to jakiś... No cóż. Przeszliśmy przez tajemnicze, wielkie, magiczne wrota i trafiliśmy do świątyni wody i lodu, co na świątyni mi nie wygląda, raczej na jakieś... Aha, okej. Okay. Chciałem powiedzieć, co mi raczej na świątyni nie wygląda, a raczej na jakąś plażę. Ale cóż. Może być i świątynia, jest coś tutaj na... O, jest klatka, bardzo dobrze tutaj poszedłem. Aha, rozumiem, że to jest... Jedyna klatka, jaką spotkamy, druga... Ej! Druga jest na końcu poziomu, jak zwykle, zapewne. Cóż. Oj. Ciebie to się... Co to ma być? Ej, ziom. No głupi krab, odczep się. No, fajnie. No szkoda, ten krab nie bije. Idź w cholerę. No nie wierzę. Ja tamtego nie umiem trafić. Wkurza mnie ten krab. Bo mi ściąga pociski. A niestety zabić się go nie da. Odbijam go i odbijam. Widać mocny jest. Pirat, no schowaj się. Na pierdziele. Dobra. Idę po ciebie. Gdzie teraz? Nie umiem z nim walczyć. Nie zgadnę, teraz bierz na dole. Nie, gdzie ty jesteś? Na samej górze! Teraz ty na samym dole. Dobra, nie żyjesz. Idziemy dalej. Mega dziwny pirat był. Podziemny pirat. Dobra, co my tu mamy? Woda. Nie wiem, czy mogę do niej wskoczyć. Mogę, bo widzę bąbelki powietrza. Czym to się nurkowało? Tym. Już w sumie nie pamiętam, bo dawno nie nurkowaliśmy. Oj. Słyszę drugą klatkę. Albo mi się wydaje. O, jest. Ale zaraz. Zebraliśmy dwie klatki na dwie w całym poziomie. Czyli na końcu nie będzie klatki z tym sienem. No okej. Okay. Widać, ten poziom jest ogólnie jakiś dziwny, bo mało tego, że ten sieni musieli nas, przepraszam, wpuścić przez jakąś magiczną bramę do tego świata, to jeszcze nie ma klatki z nimi na końcu. Ogólnie jest jakoś mało klatek, nie wiem o co chodzi za bardzo. Wypływaj! Zaczął się, no nie wierzę. Rayman, bo się utopisz. Jak oddycha głęboko. Idziemy z tej wody. Tam już nic nie ma.
Klatki mam zebrane wszystkie dość szybko, bo na początku pierwszego etapu tego poziomu, no cóż. Nie wnikam. Już nie musimy przynajmniej się wsłuchiwać, czy jakieś klatki są gdzieś w okolicy. Teraz tylko musimy znaleźć złote lumsy. Dobra. Po raz kolejny widzę piranie w wodzie, więc kąpać się nie będziemy. Co my tu mamy? Pirata. I bramę. Przypuszczam, że to jest właśnie brama do już tej właściwej świątyni wody i lodu. Bo póki co to my raczej w świątyni nie jesteśmy, tylko jak mówiłem, na jakiejś plaży. Co to? Zamknięte wejście. Jak widzimy, przed wejściem mamy dwa takie podesty, niebieski i pomarańczowy, na których musimy umieścić dwie kule o takich samych kolorach. Mydeczkę. Co my tu mamy? O, właśnie tak jak mówiłem, jest tu pierwsza z dwóch kul, czyli kula pomarańczowa. Magiczna kula to jest nawet. Tak? No to już znam z beczek. Okej. Okay. Przynajmniej dobrze, że one wracają tam, gdzie je zgubiłem, a nie muszę zawsze od początku ich nosić. Idziemy. Fajna muzyka. Biedny Rayman musi kulę wielkości jego prawie nosić. No ale nie, no w końcu jest super bohaterem, więc to nie powinno stanowić dla niego problemu. Pum. Dobra, mamy. Jeszcze jedna, która przypuszczam jest za tymi drugimi drzwiami, które trzeba beczką rozwalić. Bierz to, idziemy. Kamera jak zwykle jest nieprzyjazna, ale jakoś już się przyzwyczaiłem trochę do tego, że kamera jest wkurzająca. Przypuszczam, że niebieska kula jest tam. Cóż to za tabliczka? No ja już wiem, ale dzięki, że mi powiedzieliście. Tutaj powinna być niebieska kula, tak jest nawet. Tak, to już wiem. W sumie nie powiem, żeby to było jakieś wielkie wyzwanie znaleźć te kule i je dostarczyć. Ale z tego co pamiętam, w przyszłych poziomach jeszcze będziemy bluzgać strasznie na te kule. No, serio? Naprawdę, Rayman? Przerzuciłeś? Teraz? Teraz tam bliżej jakoś nie przerzucił za daleko. O, ja mogę sterować tutaj, spoko. Myślałem, że to był przerywnik filmowy. Idziemy dalej. Otworzyliśmy świątynię, więc idziemy ją zdobywać. Ale najpierw widzę, mam tutaj dużo żółtych lumsów, które oczywiście zbiorę. Tak wygląda, jakby miał zaraz się poziom kończyć, bo jeszcze mi tylko 10 żółtych lumsów do zebrania zostało. Klatki już mam wszystkie. Ale nic z tych rzeczy. Dopiero wchodzimy do świątyni wody i lodu. Czyli zabawa się dopiero zaczyna właściwie. I trafiamy w kosmos. I przylatuje pan Mucha. Okej. No i widzimy, że mamy przed sobą wielką zjeżdżalnię. I tą zjeżdżalnią dostajemy się w głąb świątyni wody i lodu. Po drodze starając się oczywiście zbierać wszystkie 10 złotych lumsów. 1, 2, 3, 4, 5. Co mnie niepokoi, to to, że w trakcie zjazdu nie możemy używać helikoptera, więc jak coś źle zrobię, ominąłem. Trzeba będzie po niego wrócić. O! Nawet nie musiałem się zastanawiać, po prostu sam mi spadł. To nie było planowane. Jeszcze tylko 4 lumsy do zebrania. Które mniej więcej wiem, gdzie są. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj gdzieś jeden był, którego ominąłem. Wolniej, Raymanie.
Był tu. Dobra, mamy. Te gdzieś były. No i niestety jednego minąłem, no ale cóż. Tak. Co my tu mamy? Axel, strażnik świątyni wody i lodu. To nie zalecamy i strzelaj do stalaktytów. Do jakich stalaktytów? Póki co to on do mnie strzela. Kurczę, widzicie co? Tak. Ej, no, serio. Myślę, że tutaj chwilę czasu spędzę. Ogólnie to ominąłem dwa żółte lumsy. A wie... Tak. Tu jest dziura. O, ale dobrze, zaczynamy odtąd, więc nie muszę całego zjazdu od nowa robić. Chociaż w sumie może to nie jest plus, bo... Bo lumsów nie zdobędę tych, które zgubiłem. Idź z tym soplem ode mnie. Ej! Oż kurde, serio? A, bo stąd. Dobra, jestem sierota. Hop. 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 No kurde. Rayman, serio. Do jutra tu będę siedział. Co, już? I to był ten wielki, straszny, mityczny strażnik świątyni? Aha, spoko. Rayman, ja cię proszę, nie. Nie powiem, żeby bossowie w tej grze byli jacyś super trudni, skomplikowani. Wystarczy jeden cios z wielkiego sopla i strażnik w świątyni wody i lodu nie żyje. W sumie... Lodowego strażnika, lodowy sopel zabijać nie powinien, no ale cóż. Ja nie wnikam. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Czerwonego lumsa tu mamy. Jeszcze jednego czerwonego lumsa mamy. Jeszcze jednego. Oho. O! No i jak widzimy, w świątyni wody i lodu była ukryta pierwsza z czterech masek Polokusa, które musimy znaleźć. Więc tak jakby 1/4 gry mamy za sobą z tego wynika. I wciągnęło Rembena gdzieś. Podobno śpisz, to... Aha, okej. Fajnie, że... Jezu, co to jest? Kolejny kartofel. Taki trochę troll face ta maska jest, ale spoko. Nie powiem, żeby ona wyglądała zbyt przyjaźnie. O, i mamy portal do końca poziomu, czyli już wiemy, dlaczego w tym poziomie nie mieliśmy w ostatniej klatce tenshienów. O, głowa mi odpadła. No cóż, więc możemy uznać, że odnieśliśmy sukces. Strażnik świątyni wody i lodu został pokonany. Lumsów niestety wszystkich nie zebrałem, ale to zrobię między nagraniami. Pierwsza maska zdobyta, więc wszystko jest po naszej myśli w sumie. I zobaczymy, jaki poziom następny nas czeka, którym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Czy chcesz zapisać grę? Tak.
Kolejny poziom to cierniowe wzgórza. I widzimy biegający pocisk. A dlaczego widzimy biegający pocisk, to już się dowiecie w przyszłym odcinku. Dlatego dzięki wszystkim za oglądanie i trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!